Hej, cześć, siemanko, ja jestem Radom i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Dead by Daylight w moim słabym i silverowym wykonaniu. Kto był tydzień temu, ten wie, co się ogarnia, co się będzie ogarniać. Jesteśmy znowu przy naszej Lurie Street. Przyciszę sobie troszkę, bo ta muzyczka tam tak za głośno, nie? Wie, co się będzie ogarniać. Aktualnie mamy Lurie Street. Mamy na niej 750 tysięcy punktów, jakieś diamenciki, coś tam tego. 16 poziom. Słuchajcie, gramy jeden poziom, dzisiaj bez killera. Gramy jeden mecz, wbijamy tyle punktów, ile się będzie dało i potem robimy prestiża, na którym sobie zagramy. Za tydzień dopiero będziemy mieli, myślę, tak około 800 tysięcy punktów, więc będzie raczej z czego tam skleić tam postać. Miałem grać milion, ale mi się kurde nie chce. Użyj sabotażu, złap ocalałych to nie. Użyj sabotażu, aby zniszczyć dwa haki. To jest przyszłościowe. Czyli co, musiałbym mieć skrzynkę, a skrzynki niestety nie mamy. Czyli co, nie zrobimy tego. Musiałbym to wszystko wykupić, a to będzie więcej niż 20 tysięcy, które mogę zarobić na tym. Więc skoro to się nie opłaca, to tego nie robimy. Ewentualnie tam w czasie, jak będą się ładować jeszcze typiary, to możemy sobie coś wyrzucić, nie? Złap trzech ocalałych orków na niedźwiedzie. No tego nie chcemy, to jest głupie. Ulecz trzech innych ocalałych orów na wartość 300 życiowych. No i to już wam powiem. Jest perspektywa i opcja, że to zrobimy. Ekwipunek, dodatki, jakieś takie wymemłane, nie wiem co to jest w ogóle. Coś tu mamy ciekawego? Szczęście, rozrzedza mgłę, to nie chcę tego. Jakieś punkty, nie? No, punkty dawał najlepsze, takie najbardziej klasyczne. Akceptujka. I co? Musimy uleczyć trzech typów o 3 życia łącznie. To jest do zrobienia. Guys, use red envelope. Nie mam, jestem biedny. Mamy tylko 35 tych golden coinsów. Niestety, no nie miałem za bardzo czasu, żeby wiecie, grać w to, więc tych golden coinsów nie ma, tego i my to trochę olaliśmy. Ale wiecie, ja gram dla punktów, gram dla fanów, gram dla wyświetleń, po to, żebyście mieli co oglądać. Mam nadzieję, że wam się podoba ta seria. No, akceptować. Kawanosy sobie zjadłem, ale dobre. Tutaj tego elegancko. Tu jest piłka od stresu wujka. Nazywam ją inaczej, ale na potrzeby cenzury i family friendly contentu musiałem to wycofać. No, mam piłkę, która mi... nie, tak nie. Która mi pomaga i w ogóle mnie cieszy i raduje zawsze potrzeby. Włączasz się Piotrek, nie będzie to oglądało. Także ładuje się. Wali mnie to, jak ten mecz wyjdzie. Serio, jest 16 ręga, więc raczej będziemy teraz punkty nabijać, czyli ściągać typów z haków i tak dalej, uciekać i totem robić. Ale nieważne, bo i tak robimy potem już prestiż, więc don't worry, be happy now. Napij się wody troszkę. Jestem spragniony od tego nagrywania. To może być twój napój. Call me. Dobra. O, mam włosy w zębie. Uczesz się, Piotrek. Pewnie ktoś mnie jeszcze wbije do domu, znaczy wbije do pokoju w czasie nagrywania, więc fajnie. Wybluje ci sobie. O, właśnie kwitnie. Kabel, nie urwi kabla! Prawie urwałem kabel. Ludzie, czujcie to? Co to by się działo teraz? Jakby urwał kabel, wybluje ci. O! To matki, to jest hunterska chyba, nie? Hunterska czy hak? Hak miał bagno, więc to jest hunterska. Silnik? Nie, tu go nie ma. Gdyby coś było nie tak, wiecie, z kamerką, z interfejsem, z tym jak się ogląda, piszcie wszystko w komentarzach. Wszystkie komentarze zawsze czytam. Staram się odpisywać, jeżeli jest taka potrzeba. I wiecie, jakoś was... jakoś tą komunikację z wami utrzymywać, bo to jest bardzo ważne moim zdaniem. Cyk. Kolek Kościna. Jakiś update'ik się włączył, czy co? Gdzie? A, dobra, mamy spokój. Mamy spokój, są daleko. Łup! Się zwykłem, ty. Ale lekkie lagi są, nie wiem dlaczego.
Ale myślę, że wam to nie przeszkadza, nie? Jestem ja i w ogóle. Macie mnie. Więc easy peasy, lemon squeezy. No spokojnie. O, jesteś, cześć, cześć, pomóżże, dziękuję. Kobieto z dziwną, zieloną opaską koło ucha. Trenujesz aikido? Coś, jakieś wschodnie, tak? Małomówna. Ale to tak zżera, to jest, patrzcie. Patrz tu, mam stałe 60, czyli tyle, ile tam pozwala na to gra. Patrzę tu, 48. Kosmos, nie? Ta wisi. Wisi dalej, to jest zaraz. Dobra, pobył się, ale... A, nie było. Wiecie, bo panuje taka teoria w tej grze, że jak tylko zdejmiecie rękę ze spacji, to automatycznie od razu włącza się check skill. Już idziemy po tą typiarę, bo to najważniejsze, żeby ją zdjąć. Chyba, że ktoś wpadnie na to wcześniej. Ej, no czemu się w ogóle, wiecie, wahałem? Dobrze? Dobra, zdążyłem ją zdjąć, zanim wiecie, zanim ten drugi etap się zaczął. Więc laska ma trochę więcej czasu i może jeszcze raz zawisnąć i nic się nie stanie. To jest ten plus, nie? Pytanie brzmi, na kogo wygramy, bo... Bo wciąż nie wiem, na kogo wygramy. Freddy to nie jest, doktor to nie jest. Wiedźma to też nie jest. Huntreska... Trapper to nie jest, Huntreska może być. Wieśniak raczej też nie, bo piły nie ma. Więc obstawiam Huntreskę. Nurska nie, widmo nie. Huntreska... Świnia może być. Tak, jeszcze może być świnia. Huntreska, świnia, tak, tak bym obstawiał. Ciekawe, czy się pomyliłem, czy nie? Jak trafiłem, to łapę górę, okej? Okay? Nie, no tak będzie, tak. Tis na dekę, nie? O, tam coś się chyba ruszyło. Czy mi się wydaje? Nie. Tam coś... O, wow, wow, drażyna 6. Hej, śmordo! Hej! Wow, wow! Bo ja to naprawię, idź pani stąd, idź. Ona tu przyjdzie, kto to jest? Pokaż się, no. Jest niewidzialny. No, teraz tam, no. Łapka w górę, już. Się oddalimy. Ciach, kabliet, idy na ten. Wiecie na co idy? I ciśniemy już do tego typiarza, żeby go zdjąć. Zdjęła, dobra. To teraz do tego. Takie tour de map. Musimy tak po cichutku, wiecie, żeby nas nie skapła się. Na kampi, co mi się wydaje. Kręci się. A, będzie patrzeć teraz, tak? Super. Przypójcie. O, kampi, kampi. Znaczy tak wiecie. Tak kampi z góry, ale to jest kampienie też, no. Też nie fajnie, też nie ładnie. Ja się staram na chwilę, że nie kampić, więc wymagam tego samego od innych. To jest chyba taka prosta zasada, nie? Więc myślę, że skoro ja, to inni też powinni. Spoko, typie, jeszcze ściągam. Też zdążyłem, też przed drugim tym zdążyłem, patrzcie. Ale ja jestem rescue ratownik dzisiaj. Ratownik medyczny w akcji. Trzy koła punktów zarobione, więc raczej z rangi nie spadniemy. Naprawili, ładnie, dumny jestem, chłopaki z was. Naprawdę, jakbym mógł, to wam buzi dał. Prawda. Cyk, cyk, ciak bajera i w ogóle się umiera. Przepraszam za kaszel, jestem świeżo po chorobie. To właśnie dlatego nie było odcinków z GTA niedawno. Ja wiecie, grypa nie wybiera, nie? Przychodzi, potem... Tak grzecznie powiem, ucieka. O, skrzynię tam, tak? Co tam masz w tej skrzyni? O, silnik. Darmowe 600 punktów! No, idź tam. Tu. No prawie, dobra, Grażyna. Się posłuchała. Dobry czarnuszek. O, gdzie? Tam, dobra, daleko.
O, ktoś zginął. Tylko jak się mówi. Aha, to był ten, którego tak późno zdjęli, co nie zdążyłem do niego dobiec. Czyli nie ma wina, bo ja tych dwóch zdjąłem przed czasem, nie? Czyli każdy jeszcze ma po dwa wiszenia. Czyli oni po jednej, ja po dwa, nie? Ja dwa. Coś to powinno być do wygrania, ta gierka, jeśli zasili. Czeka? Gro, zadziwiasz mnie, naprawdę. On dla Lunia leży, ale jej chyba nie ściągałem jeszcze. Kaja ściągałem na pewno, więc ja nie wiem już. Więc ja to nie wiem, bo nie pamiętam, ale zobaczymy zaraz, czy zginiesz, czy nie. Dobra, ta dupeca to przyjdzie zaraz. Przyjdzie, bo jej będzie źle na sercu, że silnik chodzi. Nie biegać się w tej grze, nie wiesz, trzeba być spokojnym, tylko spokój popłaca. Spokojnie, po cichutku przejdziemy, tam treska są easy. Trzech typów zdjętych, dwa silniki zrobione, punkt to trzaskamy, także szykujcie się na drugi prestiż na Lowish 3. Punkt trzeba trzaskać, bo to wiecie, od tego potem zależy, jakie dostaniemy perki, nie? Jak się będzie grało tą naszą Lowish kochaną blondyneczką. Straszyłem się, tego nie zrobię, serio. Oni tam się zmocali, czy są razem, dobra. Czyli zostawię ten silnik, którego one jeszcze nie ruszyły. Tylko gdzie on będzie? Widzialnie? Niewidzialnie, nie widziałem, ale fuks. Fuck you, bitches. Dobra, jestem koksem na razie. Jestem koksem, carry game easy. Tylko jakiś silnik by się przydał, co? Na razie to biegam po tej mapie jak głupi i nic nie robię. O, mi się odbiło katanosem, przepraszam. Co tutaj byłeś? Dobra, ona stąd pójdzie, to ja teraz sobie... Chyba, że latka ma tu piwnicę, to niedobrze. Ale idę na górę już. Czy zaniesiesz? Gdzie ją zniesiesz? Uderz tu. O, idealnie. Ona będzie teraz dychać, więc także trzeba to naprawić. Kręci tu, proszę, nie skręcaj tu. Chciałabyś trafić, co? Chciała być. A, szakła w kur. Ej nie, byłem daleko, gra jest przeszukana. Nie trafiłaś na musie. Szkoda byłoby zginąć, bez kitu. Dobra, zmarnuję apteczkę na siebie, niestety. Ale gra idzie tutaj o poważną stawkę, więc trzeba się skupić. Ze względu na tego... Jak to się mówiło? Prestiża. Odcinek może być troszkę długi, więc jeżeli kogoś nie interesuje wbijanie punktów takie suche, bo tam nie będzie się za wiele działo, to wiecie, obejrzycie sobie ten meczek tylko i w sumie to będzie tyle z akcji. No chyba, że ktoś lubi mnie oglądać, to zostańcie. No i co ty piaro, co kampisz na silniku? Co? Działamy, no. A, trolololololololo. Znaczy,
czekamy? Nie, goni mnie. Chyba mnie goni. Co nie wiem. Skitu, nie wiem. Ale goni to. Ale lag. Lagi nie teraz, błagam. Nie na odcinku. W ogóle nie w DBD, błagam. Wszędzie, ale nie w DBD. Mam totem zdjęty, w sumie chyba drugi już. Trzy zdjęcia z haków. Dwa silniki, nawet trzy zaraz. To jest tutaj szansa na dużo więcej. Tylko trafienie tego typa, bo tak, ona tego goni. Tego heja, on rozpadnie. Ale gdzie jest jeszcze jeden? Nic nie robi. Afczy czy co? Jakby Afczy to go już wyrzuciło, nie? Z tego co wiem, to DBD właśnie tak ma. Ale powiem wam, jak zrobię ten silnik, to się tak będę zadowolony z tego właśnie. Nawet jak silnik do uszu stołu. Spoko. To znowu być godne. Ona z tym sama, dobra. Gdzie? Uciekaj, laska, uciekaj. Znowu byłem daleko, to nie jest fair. Trzymaj się przeszkód, nie może ci trafić tym toporem. Trafi mnie, do widzenia. Do widzenia, niestety. Chociaż jeszcze jest Decisive Strike, zobaczmy. Gdyby się nie wyłączył, bo po co? Kocham cię DBD, pretty good job so far. Dobra gierka, zero błędów, jasne. Oczywiście, po co się włączać? Co z tego, że jest aktywny, widzi się to na ekranie nawet, ale... Nie, po co nie? Tłory, dobra. Nabijamy 700 punktów, przydadzą się do prestiża. Kurde, szkoda. Szkoda, bo ładny mecz mógłby być. Mogłem się jeszcze schować przy tym ostatnim, wiecie. Przestawiam się nikomu, ale... Jeszcze nigdy, jak mam ponad 100 godzin w DBD, nie udało mi się zerwać schwata, serio. To się tam też nie uda, dobra. Także będzie spacja, może cię trochę słyszeć. Ale trudno. Może chociaż ten włosy sobie ucieknie, byłoby fajnie. A, ona go nie znajdzie. Okej. Okay. Szkoda. Jeszcze pełne błędów i bugów, naprawdę powinien też naprawić. No niestety. Ale jest tak, jest. No, zobaczmy, przeanalizujemy sobie wszystko. Drugi diamond jest, byłoby gdzieś mniej więcej chyba tyle, gdybym zdołał się uciec. Ale jest dobrze, mam patrzę, 760 punktów. Utracić apteczkę, walić to. I tak najlepiej chyba ze wszystkich. Oglądaj, czeka, czy go znajdzie. Jeszcze czołga. Głazu oczywiście nie widzi. Dobra, no, bawić ci tybie. Fajna gierka, myślę, że dobrze nam poszło. A teraz się zabieramy za prestiż. Czyli tam, co wszyscy czekają. 18 minut odcinka, to będzie jeszcze z 5 minimum, także wiecie, bądźcie gotowi na to, nie? I w końcu to. Wyzrywanie postaci, odblokowanie prestiżowej nagrody, utrata przedmiotów, nieznaczne zwiększenie szansy na szumę najlepszych rzeczy. Oto i mnie oddajmy zachęca. Poziom drugi. Zdaje się, że nadzieja karmi wściekłość bestii, która mnie nawiedza. Pik! Czekajcie. Gacie trzeba je zmienić. Ach, krwawa Lorin. Coś mamy? Coś mamy? Nic. Czekajcie, niby tylko zakrwawione spodnie, nie? Ale to coś tam daje. Na początku luźno, rozgarniamy wszystko co jest, dopiero potem około 10 poziomu będziemy wybierać mniej więcej. Przygłoszę, bo nie słyszę samego siebie przez tą muzykę. O, teraz troszkę lepiej. Wiecie, bo... O, może ściszę audio? Teraz też po ptakach, nie? O, głośno. Bo... Teraz nie wykonałem jakieś fajne garści, nie? A jakieś muszą wypaść, żeby było czym grać. Zwój gwiazdy. Dodaję 8 wodnych do latarki. Latarką nigdy nie grałem, nie wiem, jakoś tak. Mam nadzieję, że będzie z czego grać, nie? Jakieś perki może się znajdą.
Decisive Spring Burst, Self Care, to są trzy, które bym chciał mieć serio, tak, tak bardzo. Tych retontologów jest sporo, nie wiem co ja z nim zrobię. Teraz się wydarzenie kończy. ...650 jeszcze. Poziom 8. Tragedia, generalnie. Byt by się już przydał, żeby mi to zjeść. To nie chcę tego. Red Envelope, czyli te karty, które właśnie oto. Jeżeli je wybierzecie, to na mapie pojawią się takie specjalne silniki. Te, które, wiecie, mówiłem wam o nich w poprzednim odcinku z wydarzenia. Pojawiają się takie strzelające fajerwerkami w ogóle i tam jakieś punkty z nich lecą. Czy to jest Spinus? Tak, to jest Spinus! Elegancko. O, byt się pojawił, dobrze, 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 wizji nie chcemy. Wizji nie chcemy, a wizja teraz się będzie pojawiała, to jest pełtony. Teraz byt jej nie zjadł, super, dzięki, dzięki, easy. Och, list, skrzynka, to. Udało się pani wygrać. Mam jeszcze 530 punktów, gdzie poziom? 13 poziom. Tak sobie nawet, nie? Dlaczego o tym mówiłem, że tego nie chcę? Nie potrafię tu grać. Polega to na tym, że jak patrzycie w stronę zabójcy, to zabójca widzi też waszą aurę, ale wy też jego, nie? Nigdy nie wiem, jak to zrobić, żeby to było na tyle użyteczne, żeby się kurde dało, no bo koleś mi widzi, to idzie do mnie, proste, nie? Jeszcze jak to jest widmo, no to w ogóle podejdzie do blisko i nawet nie wiem kiedy tego zrobię. Ten tag nie mnie. Żółta skrzynka, ładnie. Jestem zadowolony. Co tu jeszcze? Co tu jeszcze? O, Decisive, podoba mi się to. Jest self, jest Green Burst i jest Decisive. To już jest dobry zestaw. Dlatego, że one się będą w drzewku pojawiały. Chyba, że sprawdzimy, co jest jeszcze w sanktuarium. Co tam tu wyskoczyło? Nic takiego. Może sobie coś odblokujemy, nie? Twoja wielka siła pozwala ci przybijać przesłanę twych ofiar, niszczy zrzucone barykady, to jest killer. Dobra, to nie chcę. Kształt to killer. Quentin Smith. Gdy wszystkie generatory są uruchomione, widzę aury 24 ode mnie. Dobra, no tak sobie, no. A tutaj? Długie noce, zmniejsza szybkość zużywania się przedmiotów dla ciebie i twoich przyjaciół. Słabe. To jest w sumie takie nawet znośne, nie? Ale 750 to nie mam tyle, no więc pozałatwiamy. Nic nie kupię. Dobra. Punkty się nam kończą. Tak z 30, żeby wbić, to byłoby super. Selfcare. Jo, ja kocham tą grę. Jak ja kocham tę grę, dobrze, no trzy podstawowe torki już mamy, więc jest ok. Postać będziemy budować, jak się skończą punkty, na razie nie ruszamy. Cyk, ciach, ciach, cyk. Wizję mi zjadło, nie dobrze. 20 poziom teraz będzie, elegancko. Muszę wziąć to, bo mi się to będzie pojawiało co chwilę, no. Chcę, żeby jakieś inne perki, wiecie, poszły do przodu. Dobra, skrzynka, ładnie. Dużo skrzynek trzeba mieć, bo skrzynki nam dużo dają. Dużo punktów za haki i tak dalej, nie? Co to jest? Gipki. Po wykonaniu przeskoku zaczynasz biec z prędkością 150 przez 3 sekundy. Ej, ja to chcę. Ej, ja jestem speedrunner, normalnie. Co będzie, co będzie? Szkoda, burz tym. Do klucza. Szkoda, że klucza nie używam. Oczywiście, że jest najlepsze, bo po co? To co, coś innego, nie? Brązowego. To jest ten pierwszy poziom, 300 tysięcy punktów. Gipki, ale mi to leci, kurde. Zjedz, dobra. I żółte. I bandaże, dobra. Perki nawet powiem, że podobają mi się. Aż bym sobie chciał zrobić trzeciego prestiża. Zje, dobra, skrzynkę chcę. Nie lubię lejka. Ciekawe, czy to będzie działało na... po tym wydarzeniu, czy te silniki dalej się będą pojawiały, nie?
kurwa, nie zjadłem, ale kurwa. 233 tysięcy punktów. Kurwa, 30 nie pijemy chyba. Nie pijemy, no. Czy reszta coś chcemy? Chcemy, kurwa, przydarzyły się te rzeczy. Skrzynka, apteczka, envelope. 25 poziom, bo już tu. Lekkość. Ślady mniejsze, dobra, no. Tak. Tak, dobra, zdobyłem to, co chciałem, ale dając quest. Dajcie mi coś lepszego, serio, chciałem mieć takiego perka, takiego... No. O, wizja do skrzyni, ja się cieszę. Co było to drzewko w ogóle, to jest takie ubogie. Co to mamy, co to mamy, co to mamy? Lekkość w ogóle. Jakieś perki dziwne, ty. Może z tym pogramy? Kto wie. Skrzynka lepsza. No i to, dobra. Przyjął garstek boli. Ohohoho, to kości były, słyszeliście to? I solid perk. Nie bierzemy go, szkoda. Nie. To. No tą latarkę nieszczęsną, chociaż latarką w ogóle nie gram. Bo to się zmarnuje, no. 70 tysięcy punktów i słabe te perki jak na razie. Słabiutkie. Mało perków, nie ma czym grać. Są tylko teraz pierwsze poziomy, a to są bardzo słabe perki, no. To będzie ciężkie. Na 16 razy to będzie ciężko ugrać. To nie jest jakaś wysoka, na programerzy się będą śmiać, ale wali mi to, no. Ja potrzebuję trochę lepszych itemków, żeby coś tu ugrywać. Dreszcz. Zdrój gazy. O, zniknęło. To dobrze. Apteczka. Warta. Envelope. I co? No i koniec, więcej nie wbijemy. 31, czyli sukces jest. Coś tu mamy ciekawego? Też nic, wizja. To się nie dzieje. To w sumie jest dobry perk. Ja pograłem na nim dużo, nie? Tyle, więcej nie wbijemy. Cóż, zbudujemy sobie postać jeszcze. Oczywiście później. Jakie mamy perki najlepsze? Pyk! To? Dreszcz? Nie, gipki. Ty pogramy, to jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Lekkość. Twój bieg jest lekki i delikatny, czyli on ślady, kiedy stawiasz trudne szyny. Tak sobie powiedziałbym, no. Ale co jest? Jest sprint burst, który jest nawet z porządku. Będzie się po prostu dłużej odnawiał, ale będzie. Jest decisive. No jest self-care, nie? Myślę, że na tych trzech będziemy na razie operować, bo to są perki, którymi ja zawsze gram. Trochę na takim niskim poziomie, no bo umówmy się, nie są jakieś super specjalne. Ale może być fajnie. Więc jeżeli kogoś to interesuje, jak będę tym grał, to zapraszam was za tydzień o 12. Co niedzielę DBD wlatuje po odcineczku takim właśnie jak dzisiaj, trochę długim, bo 30 minut. Ale z reguły to jest jakieś 20, wiecie, meczyk killerem, meczyk tym, Lori i jakoś sobie radzimy. A tymczasem ja się z wami żegnam, bo to już koniec odcinka. Także miłego, smacznego rosołu, spędźcie tam popołudnie z rodziną albo z chłopakiem, dziewczyną, wujkiem, ciocią. Czemu pomyślałem o Trynkiewiczu właśnie? Spędźcie to miło. Nawet tak sami to tam wiecie. Też może być fajny, nie? Trzymajcie się. Piąteczka. Cześć.